że tu łosiek. Może uda mi się go wytropić. Zaraz się okaże. Dzień dobry. Same panie. Jak sami widzicie, osiągnięty cel. Spotkała Wośka. W końcu, po takim długim czasie. Także mam nadzieję, że ktoś mi zostawi w drodze. Przyjdę za 2-3 dni. Zobaczę, jak tam sprawy się mają. Dalsze poszukiwania rozpoczęte za tym moim szóstakiem łośkiem. Odchody są, tropy też. Zobaczymy. Czy on tutaj gdzieś przebywa? No, widzę, że tu łoski leżały. Bardzo ciekawy teren. Zobaczmy, czy ten Bóg by dzisiaj darzył. Ja pierdę oku. Chodzę już 3 godziny. Po takiej uprawie i patrzcie, co tu mam. Kurwa! Podnosimy to. O, fuck! Ja pierdzielę! Sierzutka. Ja pierdzielę! Aż brak mi słów to powiedzieć, aż mi ręka drży. Kurwa, pierwszy raz zrzut od łosia. Rozsocha łosia. O kurwa! Masakra! Udało się! Lasa maniaczka wygrywa. Teraz na spokojnie możemy obejrzeć rozsochę. Ja pierdzielę! Kuźwa mać! Nie wiem, ile waży. Sprawdzę w domu. Na takiej uprawie. Ja pierdzielę. 1-0 dla mnie. Perka, mówiłam, że znajdę. Oczywiście jak znajdę drugą, to wtedy ci wyślę. Ja pierdzielę. Jest dobrze. Sorki za te emocje, ale kuźwa. Pierwsza moja rozsocha w życiu. Pierwsza, jeszcze na takiej uprawie, nie? Ja pierdzielę. W końcu mamy to. Głupi nawyk, że zawsze jak się podniesie łopatę, czy tam rzuta, to się rzuca. Nie zrobię to też. Kuźwa, nie mogę się napatrzeć, nie? Zajebiście. Wracam już do auta. Chciałam wytropić szóstaka tego łosia, ale ósmaczek się wtrafił. Jest elegancko. Trzymajcie się. Do następnego.